Największą zmorą fotografów podczas obróbki zdjęć jest często balans bieli, który no ciężko jest trafić na ten idealny, tak naprawdę. Biorąc tutaj pipetkę do próbowania, no to tak naprawdę nie zawsze trafiamy idealnie z tym balansem bieli, ale jest fajny sposób, który pokazuje, jak dotrzeć do tego idealnego balansu bieli. Więc zapraszam do oglądania. Cześć, nazywam się Fatzy Chiryński, jestem fotografem ślubnym od ponad 20 lat i dzisiaj zaprezentuję, jak tutaj poprawnie ustawić balans bieli na zdjęciu. Tylko od razu zaznaczam, że jest to idealny balans bieli, czyli ten taki super poprawny. Nie znaczy, że on jest najlepszym balansem bieli pod kątem takim, że mając już ten punkt wyjściowy, wtedy możemy zadecydować, czy chcemy i w stronę troszkę cieplejszych zdjęć, czy chłodniejszych. Czy wolimy zostać przy tym idealnym, nazwijmy tym takim perfekcyjnym y, balansie bieli? Więc przejdźmy od razu do Lightrooma. Więc, oczywiście, możemy wziąć tutaj pipetkę i sprawdzić, no, zakładając na przykład, że ta kartka jest biała. I jak widać, tutaj jakiś balans z bieli nam się ustawił. Zazwyczaj jest tak, że tinte to już ustawiamy, że tak powiem, dowolnie. Ale y, kiedy klikniemy sobie na temperaturę i najedziemy, czyli tutaj na przykład sobie zoomujemy na coś białego. Zakładamy, że ta kartka jest biała. To u góry po prawej stronie gdzie mamy histogram tutaj są wyświetlane wartości. I w tym przypadku mamy wartości dla czerwieni mamy 89,9 i dla niebieskiego mamy 85,7. I ważne jest to, że teraz kiedy kliknęliśmy właśnie na tą ikonkę temperatury, na ten napis temperatura, Plusem i minusem możemy zmieniać balans bieli. I w tym przypadku dążymy do tego, żeby wartość czerwieni i niebieskiego była zbliżona jak najbardziej do, do siebie. Więc tutaj mamy taką sytuację. W tym momencie ten balans bieli jest idealny lub prawie minimalny. Bo tutaj jakby perfekcyjny, bo jest ustawiony tak, że... Szczególnie jeśli chodzi o temperaturę, mamy ją idealnie. Oczywiście możemy tutaj tintą sobie skorygować, tu już dowolnie też po kliknięciu możemy sobie plusem i minusem jakby zmieniać te wartości, ale nam chodzi właśnie o temperaturę. Więc w tym przypadku ja na przykład wolałbym troszkę cieplejsze, więc minimalnie już tutaj mogę sobie o te powiedzmy 100 Kelvinów ocieplić. Tak samo w sytuacji, kiedy to światło jest takie, bardzo jak widać, tutaj było dużo zastanego i temperatura była 3900 yy, przez aparat. Oczywiście możemy trafić na coś, te klawisze są na pewno białe czy koszule tego pana tutaj, też na pewno jest biała. Więc czasami się udaje, że ta pipetka nam tutaj dobrze wybierze, ale niestety nie zawsze. Więc ja wolę osobiście poświęcić te kilka sekund dosłownie. Jak już nabierzemy wprawy, to potem naprawdę szybko można sobie tutaj te wartości dobrać i tak tutaj mamy idealną temperaturę na zdjęcie. Oczywiście ja bym sobie ją lekko ocieplił. I teraz uważam, że jest perfekcyjnie. Więc kwestia oczywiście upodobań. Tak samo można przy zdjęciach w kościele, ta sama sytuacja. Czyli klikamy na temperaturę. Koszula tutaj zakładam, że chciałbym, żeby była biała. Oczywiście najlepiej sobie to miejsce powiększyć, żeby dokładnie widzieć i dobrać tak, tą temperaturę. Jak widać udało się i temperatura jest tutaj naprawdę w punkt. Trafiona. Więc oczywiście zależy, jak światło pada, i tak dalej, więc najlepiej szukać miejsca, które będzie idealnie nam tutaj białe. Tak samo tutaj zakładając, oczywiście, czasem jest tak, że biel bieli nierówna, czyli na przykład szlafrok może być taki lekko, niebieskawy, i tak dalej, więc to trzeba mieć na uwadze. Tu pamiętam, że akurat ten szlafrok był taki czysta biel, więc w tym przypadku spokojnie można sobie też kliknąć na temperaturę, tu powiększyć i. Plusem i minusem tą temperaturę wyrównać. Myślę, że mniej więcej tak. Oczywiście, jest to tak jak mówię, perfekcyjny balans bieli, więc w tym przypadku lekko ja na przykład wolę cieplejsze zdjęcia. I oczywiście, tutaj tak jak lubimy, tak warto sobie e, ustawić. Też w sytuacji, czy mamy nawet lampę błyskową, też możemy tutaj na przykład obrus na pewno był biały, więc spokojnie możemy sobie na niego zoomować. Temperatura Jak widać, tutaj już dużo nam nie potrzeba, żeby ten balans bieli był tutaj idealny. Jak widać, tinty prawie nie ruszam i ja bym wolał lekko cieplejsze, bo tak mówię, no kwestia, oczywiście upodobań naszych zazwyczaj Yy, nasi klienci i większość osób ten balans bieli woli troszkę cieplejszy, czyli nie lubimy zbyt chłodnych. Na przykład tutaj, taka troszkę sytuacja, dosyć trudna, bo były światła DJ-a i światło z sufitu, yy, jeśli chodzi o takie oświetlenie zastanę, więc też temperaturę, Tu mamy kawałek koszuli pana młodego i też możemy sobie temperaturę dobrać tak, żeby była optymalnie. Jest, myślę, że to. I to jest temperatura taka tak jak mówię perfekcyjna, czyli yy, w tym przypadku jest dosłownie trwa ułamek sekundy ustawienie czegoś takiego i to mamy punkt wyjściowy i tak naprawdę troszkę ja bym sobie ocieplił i sprawa załatwiona, więc to już kwestia tak jak mówię naszych preferencji, ale mamy ten punkt wyjściowy, który tak naprawdę już nam ułatwia tą obróbkę I potem sobie możemy oczywiście to ustawienie skopiować do pozostałych zdjęć z danego oświetlenia, z danej sytuacji. Dzięki temu jest to dużo szybsze. Oczywiście, jak mówię, można próbować tutaj tą pipetką. Tak ona czasem nam za bardzo potrafi tutaj namieszać, bo czasem jest tak, że wystarczy, że tutaj gdzieś jest właśnie jakiś punkt taki, yy, który jest inaczej oświetlony i przez to to już nie będzie takie precyzyjne. A w tym przypadku zauważyłem, że sprawdza się to bardzo fajnie, więc polecam przetestować, spróbować może, a już... A nóż, yy, Twojej obróbce tutaj naprawdę będzie to ułatwienie i będzie ten balans bieli łatwiej odnaleźć w przyszłości i ta obróbka będzie szła dużo, dużo spraw. Dzięki wielkie za oglądnięcie. Tu po lewej stronie można zobaczyć filmik, jak obramiam zdjęcia z sesji plenerowej przy trudnych warunkach oświetleniowych. No. A jeśli film Ci się podobał i uważasz, że jest przydatny, to miło mi będzie, jeśli zalajkujesz. A jeśli tego typu y, filmy o fotografii ślubnej, o fotografowaniu Cię interesują, to zapraszam do subskrybowania tego kanału. Y, I daj znać w komentarzu, jak Ty lubisz ustawiać ten balans bieli. Czy bardziej na oko, czy rzeczywiście masz z tym trudności. I taka, taki tip może Ci pomóc przy obrabianiu zdjęć. Dzięki wielkie jeszcze raz. Udanych kadrów. Hej, cześć.